ani jednym bolidem i mamy już 3, 4, 5 czerwonych świateł i one już gasną. Startujemy z Grand Prix Bahrainu w Splicie Akademia w World League of Players. Widzimy Astona Martina, który dalej prowadzi na czele. Freeway do pierwszego zakrętu. Przepychanka. Przepychanka tam widzieliśmy wypchniętego. Oj, tam posypały się części. Tam piękny atak ze strony Alfa Tauri. Jak się wcisnął, no tu mogło to wyjść bardzo pięknie, niestety. Musiał mieć jakieś widocznie uszkodzenia. Tam chyba do uszkodzenia skrzydła podejrzewam, że doszło. Przy jakimś kontakcie po prostu stwierdził, że no nie da rady jechać już dłużej. Chwila, moment, manewr. Będziemy mieli atak, proszę bardzo, do ostatniego zakrętu, do hamowania i myślę, że to będzie czysty manewr, czysta formalność. W zasadzie bolid się praktycznie zgadza, także nawet 1 do 1 się zgadza, ponieważ jest to również bolid w grze Lewisa Hamiltona. Widzieliśmy te żółte wstawki na tym bolidzie. Też tam problemy były, również Szyncyr też miał takie problemy, który właśnie jest atakowany przez Mercedesa. W tym momencie 10 sekund do Bartka w tym momencie. No i jestem ciekaw, co Kuba założy. Hardy, tak jak można. Tu mamy walkę Mercedesa z Alpiną na walkę o przedostatnią pozycję w zasadzie. Ta przewaga oponentów jest dość spora. Już widzimy tutaj atak do tego zakrętu. No, Bartek prezentuje nam bardzo, bardzo duży poziom i widać tutaj u niego pewność siebie. Atak do 10 zakrętu. Bez kontaktu, pięknie, równo, wszystko, czysto. Tak, system DRS, przepraszam, że ci przerwałem, mów dalej. No przede wszystkim widać te zużycia, tak. Zjechał z tych swoich miękkich opon w tym momencie na oponach z żółtym paskiem. Oj, tutaj chyba był kontakt, tak mi się wydaje. Szyncyra, ale on zjechał jeszcze dwa okrążenia wcześniej, tak jak Zewiarz, przez ten kontakt mi się wydaje i banan dostał. Dzieje się znowu, dwóch kierowców na oponach miększych niż ten Red Bull Matthew lekko wyjechał szerzej. Oj! Oj, bandę wepchnięty! Tam... Oj! Nie wiem, czasem mamy tutaj. Wirtualny. Mamy tylko wirtualny samochód. Że jest poniżej ERS. System ERS jest poniżej 10%. I coś mi się wydaje, że będzie walka do pierwszego zakrętu. Oj! Tutaj brudne powietrze, myślę, że odegrało sporą rolę. Mamy dive bomba, proszę państwa, wyszło! Potężna walka, gdzieś tutaj blisko. No i to będzie chyba odhaczony manewr już na prostej, bez dohamowania. Oczywiście, że tak, była tutaj wystarczająca... Oj! No, troszkę się zestresowałem tym... Będzie kończył nam pierwsze w historii tego splitu podium. Potem mamy kierowcę Force Alfa Tauri. Force tak, India. Chwilę na niego musimy poczekać. Ale przed tym przejedzie przez linię mety kierowca Red Bulla. Matthew. Tam dublowany chyba.